Czcigodni kapłani i osoby życia konsekrowanego, szanowna pani konsul wraz z pracownikami Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej, umiłowani bracia i siostry. Święty Jan Paweł II w odniesieniu do dzisiejszej uroczystości pytał przed laty, czy święci są po to, aby nas zawstydzać? Jak to miał w zwyczaju, dał natychmiast odpowiedź. Tak, mogą być po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, żeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, żeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości, a żeby zaświadczyć o wielkiej godności człowieka. Świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Świadczyć o powołaniu, jakie człowiek ma w Bogu. Odkrywamy więc dzisiaj, jak zawsze, w uroczystość wszystkich świętych, więzy, które łączą nas ze świętymi i błogosławionymi w niebie. Wyznajemy wiarę w świętych obcowanie, mając nadzieję, że i my, wsparci mocą Ducha Świętego, osiągniemy pełną dojrzałość w wierze i będziemy podobni do Boga, bo ujrzymy Go takim, jaki jest. A jakim jest ten nasz Bóg? Po pierwsze, jest drogą błogosławieństw, będących dla nas zaproszeniem do szczęśliwego, czyli błogosławionego życia. Po drugie, jest prawdą obiecującą nam życie wieczne, będące konsekwencją naszego życia według 10 wskazań zapisanych na kamiennych tablicach. Po trzecie, jest życiem, czyli czasem danym nam, abyśmy idąc nawet przez ciemną dolinę nie lękali się, lecz zawsze mieli świadomość zatroskanej opieki Boga, który pośród naszego utrudzenia i obciążenia jest naszą pociechą. Takiego Boga odkryli ci, których dzisiaj wspominamy. Jemu poświęcili swoje życie, stając się męczennikami za wiarę, wiernymi wyznawcami pośród ludzi, a nade wszystko autentycznymi chrześcijaninami, którzy przeszli przez życie dobrze czyniąc. I w tym wymiarze życia mogą nas zawstydzać. Nas, ludzi podzielonych przez różne poglądy, ludzi skłóconych z powodu ziemskich przywar, czy wreszcie ludzi chcących oblicze Boga uczynić zbyt ziemskim, by móc odrzucać to, co niebieskie i doskonałe. Drogi bracia i siostry, spostrzeżliwa osoba i starodawni pismennik podzielił ludzi na 4 kategorie. Pierwszych nazwał niebesnymi ludźmi, tobto takimi, jaki żywot dla nieba i dla niego zapracowują. Drugich nazwał ziemnymi, tobto takimi, jakich żadna dumka, żadne pragnienia serca, ani ichnia wola, ani ichni wczynki nie skierowani w bieg nieba. Dla nich cimistiu je materialni blaga. Trzecia kategoria ludzi – to ludzki ludy. Тобто такі, які все чинять, думають і говорять невліницько, обладаючи на думку інших і людський осуд. Забувають, що єдиним справедливим суддею є Бог. І врешті четверту категорію людей стародавній письменник окреслив як Божі люди. Ті люди не ходять стежками оманливих думок і подалі тримаються від зла. Вони служать Богові, служать Господньої слави і шукають Господньої слави і для її примноження прагнуть зносити жертви, більше того, навіть своє життя складають на вівтарі любові. Згадуючи ці слова, написані багато століть тому,
Dzień, kiedy wdywlajemy się w dym niebesnego Ojca, gdzie zebrali się bardzo spasennych, jaki znajdują się dookoła tronu Spasitela, uświadomlujemy, że mieszkańcy nieba należą do niebesnych i Bożych ludzi. Це ті, які своє життя склали на вівтарі Ісуса Христа і одягнулися в шати любові Бога Отця, благодать Господа Ісуса Христа і дар єдності Святого Духа. Багатством і сенсом їхнього життя була віра, ласкою надія, а єднала їх любов. Вони є святі не за людськими критеріями, а відповідно слів самого Бога, який колись і сьогодні закликає: «Будьте святими, бо я є святий». Отож, сьогоднішнє наше вдивлення в небо і, може, повинно спонукати нас до роздумів не лише над життям святих і блаженних, але і над нашим життям. Чи часом святі нас не засоромлюють? Які є наші думки, слова і вчинки? Нехай ці роздуми допоможуть нам побачити, до якої категорії людей відноситься кожен з нас. Належимо до небесних і Божих дітей, людей, чи до земних і людських? Пам'ятаємо, що в гроні спасенних є місце лише для небесних і Божих людей. А якщо до таких не відносимося, то ще маємо шанс на навернення. Умілувані браття і сестри, урочистość Всіх Святих запраша нас до радування się враз зі святими. Kościół запраша нас до zobaczenia в świętości drogi dla każdego i każdej z nas. Dlatego ze świętym Janem Apostołem możemy zapytać, czy przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? I potwierdzamy, że podobnie jak my byli i są ludźmi odkupionymi przez krew baranka, wyrastającymi ze śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. A Duch Święty, który spoczął na nich, doprowadził ich do całej prawdy o Jezusie i dał im udział w Jego pełnej chwale. Ten sam Duch Święty został nam dany w momencie chrztu, a potwierdził swoją moc w sakramencie bierzmowania, abyśmy w Nim osiągnęli pełną wolność i chwałę dzieci Bożych. Dlatego wpatrzeni w niebo nie podziwiajmy świętych, ale ich naśladujmy. Niech ich święte życie nie zawstydza nas, ale wskazuje nam, że poprzez dobro chwil powszednich i my możemy być świętymi nie według nauki świata, ale według nauki Boga. Poeta ksiądz Jan Twardowski pisał, że czas znaczy tyle, co miłość i że nasze istnienie ma sens, o ile kochamy innych ludzi. Życzę zatem sobie i Wam, aby nasze życie miało sens i aby tym sensem była miłość. Amen.